pozwólcie Państwo, że moje wystąpienie będzie miało nieco luźniejszy, bardziej anegdotyczny charakter, po to, żeby nakreślić pewien taki krajobraz, w którym się poruszamy, gdy mówimy o rybach, o ichtiofaunie i o ludziach z nimi związanymi na dużych, nizinnych rzekach, no zwłaszcza na Wiśle. Słowem wstępu, bo ten tytuł może budzić kontrowersje, biorąc pod uwagę, że takie klasyczne, zawodowe rybactwo na Wiśle istnieje już raczej tylko w takiej szczątkowej postaci. Jak ja rozumiem, dość słownikowo, rybactwo. Rybactwo ma dwie takie główne gałęzi. Pierwsze to jest hodowla ryb, czyli akwakultura. Zawsze w Polsce, prawie że od zawsze, przodująca gałąź rybactwa śródlądowego. I tym tutaj się oczywiście zajmować nie będziemy. A tym, co nas najbardziej interesuje, jest rybołówstwo, które może być zawodowe, praktykowane przez zawodowych rybaków. Ono może mieć postać taką tradycyjną, która na Wiśle najczęściej i najdłużej miała miejsce, lub przemysłowe, wielkoskalowe, które w warunkach śródlądowych Polski praktycznie nie istnieje. Nigdy nawet bardzo nie istniały. Bądź może to być rybołówstwo takie amatorskie. I pod tym pojęciem kryje się na przykład wędkarstwo. Najpowszechniejsza obecnie chyba forma rybołówstwa w naszym kraju. Ale to oprócz wędkarstwa mogą być na przykład połowy kuszą, albo inne różne formy, zwane ogólnie kusownictwem. No, pod tymi innymi formami kryją się połowy na przykład takimi narzędziami, na przykład ościeniami. Swoją drogą to też jest ciekawe, to już narzędzie, ten oścień tutaj zaprezentowany. To jest oścień akurat z okolicy, z Lubelszczyzny, z Powiśla Lubelskiego. Znamienne dla przekształceń, jakim podlegało rybołówstwo wiślane i rybołówstwo rzeczne w ogóle, jest również ewolucja, czy raczej dewolucja, narzędzi połowu. Ongiś łowiono powszechnie na przykład widłami do siana. Później, to jest zdjęcie z lat 70., w użyciu były jeszcze takie ościenie, no, o rozstawie tych zębów, przypominające bardziej grabie. Obecnie, gdzieniegdzie, w Małopolsce jeszcze, na przykład, można trafić, zdobyć ościenie, które jeszcze niedawno były w użyciu, ale te, no już tylko z nazwy bardziej i z takiego ogólnego wyglądu przypominają te dawne ościenie, bo można by je bardziej do grzebienia już porównać niż do wideł. Zacznijmy więc od tej, pokrótce od tej historii. Rybołówstwo na Wiśle i na rzekach nizinnych w Polsce, no, zapewne było uprawiane odkąd tylko osiedlili się tu jacyś ludzie, no bo trudno oczekiwać, żeby takie zasoby białka zwierzęcego nie były eksploatowane. I tak na przykład przywilej lokacyjny miasta Sandomierza już w XIII wieku nadaje mieszczanom sandomierskim, cytuję, wolność łowienia ryb wszelkim dowcipem. Ten wszelki dowcip przybierał niekiedy takie rozmiary, że na rzekach budowano jazy służące stricte rybołówstwu. To znaczy, to były konstrukcje najczęściej drewniane, wiklinowe, w postaci skomplikowanych systemów płotów, bądź również i piętrzeń, które miały najczęściej naprowadzać ryby do jakichś urządzeń pułapkowych. I takim dość długo utrzymującą się formą łowienia, takim rodzajem tych jazów, były tak zwane odjazdki bądź odjazki, praktykowane na przykład na Dunajcu, o ile mi wiadomo, jeszcze w XIX wieku.
i służyły one tam do łowienia dużych anadromicznych ryb łososiowatych. Natomiast te jazy, o których tutaj jest mowa, służyły głównie do połowu najcenniejszych ryb wiślanych, czyli jesiotrów. Ich zadaniem przegradzano w całości bądź częściowo koryta dużych rzek w celu zgromadzenia możliwie dużej liczby jesiotrów w upatrzonych, dogodnych miejscach, z których następnie próbowano je odławiać specjalnymi narzędziami sieciowymi, tak zwanymi jesiotrówkami. Bardzo ważny okres to wiek XV, ustanowienie cechów rybackich, najstarszego prawdopodobnie w Warszawie, a następnego w Krakowie. Między nimi chyba jeszcze w Poznaniu. Wcześniej, XIII rok. Jeszcze wcześniej, w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Niewspomniany tutaj z tej uwagi, że zajmujemy się zlewnią Wisły. I właśnie na wiek XV przypada, można powiedzieć, rozkwit rybołówstwa rzecznego. Wtedy dopracowano się właśnie takich narzędzi jak te wspomniane już jesiotrówki, czyli bardzo długie drygawice, sieci trójścienne, bardzo mocne, w których kraty, czyli te warstwy zewnętrzne, były z grubego plecionego sznura wykonywane i sieci te miały niekiedy i do 200 metrów długości. To połów jesiotrów, jako tych najcenniejszych ryb, przybierał taką skalę, że właśnie cały szereg dokumentów, jak na przykład wspomniany, wymieniony tutaj statut księcia Mazowieckiego z końca XV wieku, uczula na problem przegradzania dużych rzek tymi jazami służącymi do rybołówstwa, co sprawiało duże kłopoty flisakom, ludziom parającym się spławianiem drewna czy innych towarów. Ponoć regularnie dochodziło na Wiśle, na Narwi, na Bugu, niekiedy również i na Sanie, do utarczek kończących się bójkami, dość poważnymi bójkami pomiędzy flisakami a rybakami eksploatującymi takie właśnie jazy. Pod koniec XVI wieku ogłoszono ustawę rybacką, ustawę cechową, taki zbiór zasad, które powinny przyświecać rybakom warszawskim. No, to były takie różne zasady wzajemnego współżycia, jak na przykład to, że jeden rybak drugiemu rybakowi, zwanemu bratem, nie będzie podbierał ryb, ssadza, nie będzie mu czółna zabierał, nie będzie mu sieci zabierał, nie będzie wybierał ryb z zastawionych przez drugiego narzędzi, ale również zabraniały połowu określonych ryb w określonych terminach, czy też określonymi narzędziami w określonych terminach. I dzisiaj nazwalibyśmy to takim zaczątkiem okresów ochronnych czy innych form ograniczania presji rybołówstwa, no, które dla nas są już normą. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rybołówstwo musi być w jakiś sposób ograniczane. Nie może być tak kula i dusza, piekła nie ma. Ale już pod koniec XVIII wieku dwa takie raporty urzędowe warszawskie stwierdzają, że Wisła jest generalnie rzeką małorybną. I tutaj zaczyna się mniej więcej w tym okresie powtarzać jak mantra we wszystkich opracowaniach dotyczących rybołówstwa wiślanego takie stwierdzenie, że dzisiaj, które tak można by było sparafrazować, dzisiaj to jest dość biednie, kiedyś to były ryby i poławiano je w dużych ilościach. To przewija się w iluś tam dokumentach, w iluś opracowaniach dotyczących rybactwa. Tutaj pozwolę sobie zacytować takie opracowanie Rybactwo Krajowe Fischera z końca XIX wieku. Rybołówstwo rzeczne było jeszcze do końca zeszłego wieku, czyli wieku XVIII,
w wielkim poszanowaniu ogółu. Zamożni rybacy pijali ongi za pan brat ze starostami, a cechy rybitwów miały powagę i znaczenie. Dziś i śladu prawie po nich nie zostało, a jedyną korporacją rybacką w kraju, która zachowała także w pamięci wspomnienia lepszej przeszłości, jest Stowarzyszenie Rybaków Krakowskich jako ostatni dogasający odbłysk dawnych cechów. I właśnie powstanie Krajowego Towarzystwa Rybackiego końcem XIX wieku i wprowadzenie nowatorskiej, jak na owe czasy, dość restrykcyjnej ustawy o rybactwie śródlądowym przyjmuje się ogólnie za taką datę początkową bardzo sformalizowanego, rygorystycznego rybołówstwa rzecznego, ale jednocześnie jest to jakby schyłek świetności, czasów świetności rybołówstwa rzecznego. Zbiegło się to w końcu XIX wieku z niemal zupełnym zanikiem tych najważniejszych gospodarczo ryb wiślanych, czyli jesiotrów, jesiotra bałtyckiego. I w związku z tym pogarszający się status i pogarszające się warunki bytowe rybaków wiślanych. To rybactwo trwało później jeszcze w różnych formach. Po wojnie przybrało formę spółdzielni rybackich, które jedna po drugiej w XX wieku kończyły swoją działalność. Najpierw spółdzielnia w Krakowie pod koniec lat 50., jeszcze później przez kilka lat Okręg Krakowski Polskiego Związku Wędkarskiego kontynuował połowy sieciowe na Wiśle, ale bodajże w 1962 roku stwierdzono, że ryby wiślane nie nadają się już do konsumpcji z powodu fetoru, jaki wydzielają. Następnie spółdzielnia w Wyszogrodzie pod koniec lat 60. W latach 70. padły spółdzielnie w Tarnobrzegu i w Puławach. Nie oznacza to jednocześnie całkowitego zaniku rybołówstwa wiślanego na tych terenach, ponieważ indywidualni rybacy, wcześniej zrzeszeni w tych spółdzielniach, wciąż mogli dzierżawić rewiry wiślane, najczęściej o długości kilku kilometrów, i parali się tym rybołówstwem do lat 80., można powiedzieć, a nawet 90. XX wieku. No tutaj mamy zdjęcie ilustrujące tą topową, najważniejszą rybę rybactwa rzecznego wiślanego, czyli jesiotra bałtyckiego. I przy tej okazji właśnie chciałbym wspomnieć to takie zjawisko, o którym zacząłem tu już mówić, znaczy takiego, nazwałbym to kolokwialnie, powszechnego biadolenia. Tak? Nasi ojcowie, nasi rodzice opowiadają, że kiedyś to, jeszcze nie tak dawno, w każdym potoku, w każdej rzeczce można było wejść do wody i rękami wyciągać miętusy, na przykład. Albo w Małopolsce można było gołymi rękoma albo widelcem poławiać pstrągi. Ich rodzice, czyli pokolenie naszych dziadków, wspomina na przykład jeszcze ciągi tarłowe, łososi bądź troci, a jeszcze dawniejsze pokolenia, dla nich było normalne, że te łososie i trocie były czymś normalnym, tak? Ich obfitość była czymś normalnym. I wydaje mi się, że często, słysząc takie opowieści, popadamy, ja przynajmniej tak długo miałem, w takie pobłażliwe wysłuchiwanie tego, że tak, no taka jest cecha po prostu umysłu ludzkiego, że dawniej jak byliśmy piękni i młodzi, to wszystko było cacy, a obecnie to jest bieda, bo jesteśmy starzy, wszystko nas boli i wszystko nie jest tak, jak powinno być. Ale jeżeli się zastanowimy nad tym nieco głębiej, przeanalizujemy dostępne dane źródłowe, historyczne, czy wsłuchamy się naprawdę w opowieści rybaków zawodowych, tych, którzy jeszcze żyją i którzy praktykowali rybołówstwo wiślane, to może nas najść taka refleksja, że a może
coś w tym jednak jest. Może jest w tym jednak jakieś ziarenko prawdy, że kiedyś to było lepiej z tymi rybami, a obecnie jest gorzej. No i wertując różną literaturę na ten temat, natknąłem się na taką koncepcję opracowaną przez guru rybactwa, nauki o rybactwie na świecie, profesora Daniela Pauliego, Shifting Baseline Syndrome, czyli w wolnym tłumaczeniu syndrom przesuwającego się poziomu odniesienia. Można by to było tak, upraszczając, podsumować, że coś, co było normą jeszcze jedno pokolenie wstecz, dla nas jest już wyjątkiem. A jeśli cofniemy się o jeszcze jedno bądź dwa pokolenia wstecz, to te warunki mogły być zupełnie, zupełnie inne, co dla nas obecnie jest nie do uwierzenia. Proszę Państwa, przywołam tutaj taką osobiście znaną mi historię. Rybaka, emerytowanego rybaka z Kosina, koło Sandomierza, który poławiał ryby do lat 80. Obecnie ma 83 lata. On, gdy był w wieku szkolnym, codziennie pływał do Sandomierza łódką. Na drugi brzeg przeprawiał się, kilkanaście kilometrów pływał łódką do szkoły. I za jego dzieciństwa raz zdarzyło mu się spotkać jesiotra wyrzuconego przez nurt Wisły na śródkorytowe odsypisko. Jego ojciec, który był również rybakiem zawodowym, poinformowany o tym, nie był zdziwiony tym faktem, tylko natychmiast załadował się do łódki i popłynął po tego jesiotra, żeby go poćwiartować i odpowiednio zutylizować. Tak się koniec historii jest taki, że tego jesiotra już oczywiście nie znaleziono, ale dlatego mojego informatora, rybaka zawodowego emerytowanego, było to niesamowicie wielkie i niecodzienne zdarzenie. Spotkać jednego, jedynego jesiotra w życiu. Za czasów jego ojca, jak mi to relacjonował, jesiotry były niezwykle rzadkie, ale jego ojciec nie był zdziwiony obecnością jesiotra. Był przygotowany, żeby popłynąć na Wisłę i go po prostu zabrać. Jego dziadek posiadał jesiotrówkę, czyli drygawicę przeznaczoną do połowu jesiotrów. Czyli, podsumowując, dwa pokolenia tylko minęły i z poziomu, w którym konstruowano na specjalistyczne narzędzia do połowu określonego gatunku, przeszliśmy do sytuacji, w której spotkanie jednego przez całe życie osobnika tego gatunku jest świętem i ewenementem. No i jedno pokolenie dalej, dla nas jest to w ogóle bajka. Jesiotrów nie ma. Pomijam oczywiście ten program restytucji jesiotra bałtyckiego, bo na jego efekty przy najbardziej pomyślnych wiatrach za jakieś 15 lat możemy liczyć. Ale co dało mi do myślenia, że to tak naprawdę może nie są bajania starych ludzi? Otóż w takim opracowaniu Ślaskiego, Rybołówstwo i rybołówcy na Wiśle dawniej i dziś, z 1917 roku, możemy wyczytać, że przeciętna waga jesiotrów wynosiła 300 funtów, czyli, o ile się nie mylę, około 120 do 130 kg. Jest to o tyle wiarygodne, że właśnie takie różne ludowe bajania mówią o jesiotrach ważących 200 czy 250 kg. I to, to dla osób, które może nie są bardzo tak na co dzień obeznane z rybami, to są ryby o długości ponad, musiałyby być ryby 2,5 czy 3 metrowej długości. Natomiast jesiotry takie 120-130 kg dochodziły do 2 metrów najwyżej. 1,82 metry. To są gabaryty obecnie również poławianych sumów w Wiśle, czyli to nie jest coś takiego straszliwie ekstrawaganckiego i nieosiągalnego. Natomiast, proszę Państwa, czytajmy dalej. Chociaż towar zawsze był pokupny, to jednak dostawiano go na sprzedaż w takiej ilości,
i to specjalnie tutaj wytłuściłem, iż głowiznę, czyli mięso z głowy takiego jesiotra, które można było pod koniec, w połowie XVIII wieku spieniężyć po 5 groszy za funt, i tutaj również pozwolę sobie skonsultować z panem doktorem, o ile się nie mylę, jest to cena jednostkowa w tym okresie karpia bądź szczupaka na rynku warszawskim. Chyba niżej. Niżej trochę niż karpia czy szczupaka, ale podobny rząd wielkości, wydaje mi się. To mimo tego te głowy wprost na łódce odcinano i wyrzucano do wody. Czyli mimo, że można je było sprzedać na targu, to nikt, żaden z rybaków nie chciał w ogóle się w to, mówiąc kolokwialnie, bawić, tylko dostarczał na rynek same tusze. Więc to, proszę Państwa, powinno nam dać do myślenia, ile tych jesiotrów poławiano, a tym samym ile tych jesiotrów w Wiśle kiedyś musiało być. Nie da się tego właśnie, wydaje mi się, w tym kontekście lepiej opisać niż ten shifting baseline syndrome. To znaczy ten zmieniający się, przesuwający się gdzieś punkt odniesienia, co jest zjawiskiem bardzo, wydaje mi się, niebezpiecznym, bo możemy przywyknąć do miernoty po prostu. Wydaje się, że ryb obecnie w Wiśle jest rzeczywiście więcej niż pod koniec XX wieku. No, wody Wisły nie są już tak zanieczyszczone, jak to było w okresie tego, nazwijmy to, kwitnącego przemysłu ciężkiego. Mimo że zasolenie Wisły wciąż jest bardzo duże, to jednak obciążenie innego rodzaju ściekami przemysłowymi jest mniejsze. Te ryby przynajmniej już nie śmierdzą z Wisły, o czym mogą świadczyć liczni wędkarze i nie tylko wędkarze, którzy je poławiają i konsumują na dużą skalę. Natomiast nie powinno to być dla nas powodem do zaprzestania naszych wysiłków w walce o lepszą sytuację. Ponieważ nie to powinno być naszym układem odniesienia. Nie koniec XX wieku, gdy upadały jedna za drugą spółdzielnie rybackie, bo rybakom nie opłacało się po prostu dzierżawić rewirów, nie opłacało się inwestować w sprzęt, bo raz, że tych ryb było coraz mniej, bardzo mało, a dwa, że na śmierdzące ryby coraz trudniej było znaleźć kupców. Nie. Dla nas tym prawdziwym poziomem odniesienia, do którego powinniśmy dążyć, powinny być czasy świetności rybołówstwa. To znaczy te, gdy rybołówcy byli w ogólnym poważaniu, jak to pisał Fischer. Żeby to jeszcze lepiej zilustrować, to posłużę się tutaj danymi zestawionymi przez pana profesora Wiśniewolskiego z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Może słabo to widać, ale to są połowy, to są roczne wielkości połowu ogólnego wszystkich gatunków ryb w kolejnych spółdzielniach rybackich od morza. Czew, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Wyszogród, Nowy Dwór Mazowiecki i Puławy. Tych powyżej Puław już nie zestawiano z uwagi na znikome w tych latach wielkości połowów oraz ich szybki upadek. W kolejnych dekadach. Lata 50., 60., koniec 60. i do końca lat 70. W każdej z tych spółdzielni widzimy, proszę Państwa, drastyczny spadek wielkości połowów, może poza Puławami, które i tak łowiły po prostu mało. Tutaj wyjątkiem jest ta spółdzielnia we Włocławku, która w latach, w drugiej połowie lat 70. odnotowała znaczny wzrost wielkości połowów, ale jest to oczywiście związane z wybudowaniem zbiornika Stopnia Włocławskiego i zalaniem dużej części Doliny Wisły. I te połowy to praktycznie tylko leszcze. Bardzo dobrą ilustracją tego niech będą połowy w Wiśle, we wszystkich spółdzielniach łącznie, certy ryby anadromicznej, która w tych latach stanowiła głównie obycie rybaków, zaraz po łososiu i troci. I tak w latach 50. był to poziom 600 ton i do końca lat 80. spadło to
dwukrotnie, do połowy, ponad, mniej niż połowy tej wartości. Obecnie, według danych gromadzonych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, łączne odłowy rybaków zawodowych z rzek, zbiorników zaporowych oraz jezior wynoszą około 2200 ton rocznie. 2200 ton, a w latach 50. z samej Wisły łowiono 630 ton samej tylko certy, jednego gatunku. Z tego 1/3 stanowi leszcz poławiany w jeziorach, a z ryb typowo rzecznych, no widzimy jakie to są śladowe ilości, i tu podkreślam jeszcze raz, certa 122 kg, kilogramy, czyli 0,1 tony. Porównajmy to sobie do, jeszcze raz, do tej wartości 180 zaledwie ton w latach 50. No obecnie, jak zapewne wszyscy dobrze wiemy, rybołówstwa rzecznego już praktycznie nie ma, to są tam szczątkowe jakieś połowy. I ogólnie nie ma dobrego klimatu dlatego, żeby się rybołówstwo rzeczne jeszcze kiedykolwiek pojawiło. No to są takie przykładowe znalezione w internecie różne hasła, happeningi, zdjęcia z happeningów i tym podobne, ilustrujące jaki mamy aktualnie w kraju klimat. A tak tylko dla porównania, to rybołówstwo amatorskie, czyli wędkarstwo, w dużej mierze zastępuje rybołówstwo rzeczne, ponieważ, jeszcze raz to przypomnę, połowy narzędziami rybackimi z rzek, jezior i zbiorników zaporowych łącznie to około 2000 ton, natomiast bardzo oszczędnie szacowane połowy wędkarskie z tego samego areału prawdopodobnie oscylują wokół 8000 ton, czyli są czterokrotnie wyższe, a to jest bardzo ostrożny szacunek. Nie ma czasu na wdawanie się w to dlaczego. Ale co innego jeszcze związane jest z rybactwem rzecznym, może nie aż tak bezpośrednio. No wędkarstwo, bardzo wyspecjalizowane wędkarstwo coraz bardziej się upowszechnia. Na przykład wędkarstwo sumowe, no dzisiaj dostępny sprzęt pozwala na łapanie takich kolosów, no jak ten na przykład tutaj na zdjęciu, czy te tutaj sumy, to jest wszystko łowione w polskich rzekach, głównie w Wiśle. I pojawia się tutaj kolejny taki biznes, znaczy kolejny, nowy, wcześniej nieistniejący biznes przewodnictwa wędkarskiego. Tak? Znaczy mamy ludzi, którzy są dobrze zaznajomieni z rzeką i za jakąś tam opłatą, tutaj stawek oficjalnych nie możemy podać, bo ich oficjalnie nie znamy, można z takim ekspertem pojechać, popłynąć na Wisłę czy na inną rzekę i okaz prawie że murowany. Inny aspekt, nie stricte eksploatacji ryb, ale związany z rybactwem rzecznym, to turystyka rzeczna. No tu przykładowy cennik wypożyczania jednego na przykład kajaka na takie krótkie trasy pod Krakowem oscyluje w granicach 100 zł. I tych kajaków widzi się coraz więcej. Inne sporty wodne, no coraz bardziej modne się staje na przykład wypożyczanie pontonów z dość dużymi silnikami motorowymi i wyprawianie różnych akrobacji i szaleństw na wodzie. To też są właśnie takie zbliżone do tych kajaków ceny. Nie będę tu już wspominał w ogóle o agroturystyce związanej z dolinami rzecznymi, bo to temat nomen omen rzeka, ale na koniec jeszcze tylko pytania o przyszłość. To jest właśnie na tym zdjęciu mój informator, 83-letni aktualnie, emerytowany rybak rzeczny, który wykonał dla mnie jeszcze taką typowo rybacką pychówkę. Oraz młody szkutnik z Basoni koło Józefowa nad Wisłą, który również wykonuje prawie że rekonstrukcję tradycyjnych łodzi wiślanych, ale już nie rybackich. Nie ma takimi łodziami, takich łodzi się już nie sprzedaje, bo nikt nie jest nimi zainteresowany. To są łodzie o bardzo wąskim dnie, bardzo zwinne, ale niesamowicie chybotliwe. Natomiast takie łodzie sprzedaje się głównie właśnie do turystyki. Nawet w Wiśle, nawet w Warszawie tutaj pływa kilka łodzi wykonanych przez tegoż szkutnika. No ale te pytania o przyszłość. Kto będzie
kontynuował to rzemiosło. Czy szkutnictwo ludowe, wiślane, przejdzie do przeszłości, tak jak wiele innych rzemieślniczych zawodów, czy jednak znajdziemy jakiś sposób na to, żeby ocalić to nasze dziedzictwo. Co z narzędziami połowu, tradycyjnymi wiślanymi narzędziami połowu? Kto dzisiaj jeszcze wie, do czego w ogóle służy kleszczka i bierka, jak konstruować czy naprawiać narzędzia połowu? No oczywiście poza garstką absolwentów dogorywającego rybactwa, czy techników rybackich, również już nieistniejących. Czas nas goni, więc bardzo szybko przechodzę już do zakończenia i niech nam towarzyszy tutaj takie motto, że namiętne, bezładne rybowanie pociąga za sobą zaniedbanie innych gospodarczych zajęć i wytwarza lenistwo i wstręt do systematycznej pracy zawodowej. I może jest to sformułowanie na wyrost, a może nie. Niemniej zmiana z zawodowego rybołówstwa na rybołówstwo amatorskie, na wędkarstwo o takiej skali, jaką obserwujemy obecnie, wydaje mi się, że coś w tym jest i koledzy i koleżanki wędkarze chyba mogliby się tutaj wypowiedzieć o tym, czy tak jest. Dziękuję Państwu za uwagę.